Cześć, tu Isia z wylewaneobrazy.pl i dzisiaj będę naprawiać to pod obrazie. Dlaczego? Coś na nie spadło. Tu jest dziurka, taka mniej więcej centymetr. Nie do końca przedarte, ale na tyle, że z tyłu widać to miejsce. Jest naderwane, to na pewno. Więc co zrobię? Żeby zabezpieczyć tył mojego podobrazia, wezmę sztywnik krawiecki. To jest taki grubszy materiał, on jest bardzo sztywny, do tego jest pokryty klejem do materiałów. Po prostu odetnę kawałek i to się najzwyklej w świecie przylepia temperaturą, czy po prostu przejadę to żelazkiem. Zaraz to przygotuję. No i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Ok. Żelazko mam nagrzane na najcieplejszą temperaturę, jaką może płótno, do którego przyklejamy, wziąć. Czyli jeżeli to jest moje płótno jest bawełniane, no to mam nastawione na bawełnę. Gorzej, jeżeli to byłoby na przykład połączenie bawełny z poliestrem. To już wtedy mógł być problem, bo nie wiadomo jaka temperatura. Trzeba byłoby na trochę niższej, wtedy może się źle kleić i tak dalej. Narysowałam sobie krzyżyk, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie to jest. Jest w połowie, sprawdziłam, klejem do dołu. I teraz tak, przykrywam to warstwą materiału, która jest spryskana wodą, dlatego że, poprawię, teraz położę na tym żelazko i to powinno tak z dobrych 10 sekund poleżeć. Nie chcę przypalić mojego podobrazia, więc lecimy. Dobra, jest nastawione. I zostawiam na mniej więcej 10 sekund. Widzę, gdzie to jest i naprawdę mam nadzieję, że klejem dałam do dołu. Dobra, minęło 10 sekund. Ok. Słuchajcie, to jest przylepione porządnie. Niestety, ponieważ tu jest woda, to się troszeczkę rozeszło, ale to nic, ono jest naprawione. Teraz tylko zastanawiam się, być może to zagruntuję i dopiero wtedy będę na tym wylewać. Widzicie, gdzie była dziura? Bo ja nie. To znaczy, ja wiem, gdzie była dziura, ale patrząc na podobrazie z marszu nie widać i o to chodziło. Dlaczego? Bo rzeczywiście pokryłam podobrazie gesso, moje gesso Lafranc, ale o tym jak nakładać gesso będzie w osobnym odcinku. Słuchajcie, moim zdaniem eksperyment udany, podobrazie jest gotowe i zaraz będę na nim wylewać. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, dajcie kciuka w górę i subskrybujcie, żeby nie uciekł Wam kolejny. W komentarzach dajcie znać, jakich trików używacie, żeby naprawić dziurawe podobrazie. Z boku znajdziecie link do moich eksperymentów z Pouring Medium i do zobaczenia w następnym odcinku.